Jakiś czas temu prezentowałem wam swoje wrażenia z pokazu gry Ghostwire Tokyo, która to jest nowa IP znanego studia Tango Gameworks, choć pierwotnie miała być trzecią odsłoną serii The Evil Within. Do tej pory trudno było powiedzieć na temat tego tytułu coś więcej poza tym, że ma reprezentować gatunek przygodowych gier akcji w otwartym świecie i posiadać elementy horroru oraz japońskiego folkloru. Dzięki uprzejmości wydawcy, którym jest Bethesda Polska, w końcu mogę to osobiście zweryfikować. Na pierwszy rzut oka Ghostwire Tokyo wydaje się grą skierowaną do konkretnej grupy odbiorców, bo z jednej strony mamy do czynienia z produkcją zawierającą elementy grozy, a z drugiej silnie osadzoną w japońskiej kulturze, a ta, jak wiadomo, nie każdemu musi się podobać. Jednak mimo tego, iż w składzie deweloperskim znajduje się Shinji Mikami, czyli jeden z ojców całego gatunku survival horrorów, to nowe dzieło studia Tango Gameworks przypomina bardziej grę superbohaterską i dzięki temu trafiła na mój osobisty radar. Akcja ma miejsce w Shibui, czyli jednej z najbardziej zaludnionych dzielnic w Tokio, ale w grze nie świadczycie zaludnienia, ponieważ z bliżej nieokreślonych powodów mieszkańcy zaczęli znikać. To niemożliwe. Wiadomo tylko tyle, że stoi za tym okultysta Hania, który naraził się głównemu bohaterowi o imieniu Akito, gdyż porwał jego siostrę. Niestety, będąc zwykłym śmiertelnikiem, trudno by mu było stawić czoła, dlatego stał się naczyniem dla ducha niejakiego KK'a, o którym więcej można się dowiedzieć z darmowego prologu Ghostwire Tokyo Preludium, ale nie jest to żadne nawiązanie do współzałożyciela Judas Priest. Na pierwszy rzut oka okoliczności wydają się zawiłe, to też Akito nie bardzo odnajduje się w nowej rzeczywistości i niespecjalnie cieszy się z tego, że w głowie ma współlokatora, który zrobił z niego nowego doktora Strange'a. W miarę możliwości unikajmy walki. Bycie bohaterem to ciężka charówka. Szybko się jednak przekonuje, że potrzebuje go tak samo mocno jak on jego. Cel, który przyświeca bohaterowi, wygląda na banalny, ale z czasem historia zaczyna pokazywać, że kryje się za nią dające do myślenia drugie dno. Jestem tylko ciężarem, zawsze pod kloszem. Jestem pustą skorupą i czekam, by ktoś inny o mnie decydował. Tylko egzystuję. To nie jest prawdziwe życie. Podobnie jest z misjami pobocznymi, gdyż początkowo wyglądają na zwykłe przysługi, poważnie, a tymczasem przedstawiają osobiste historie i dzięki nim zaczynamy nie tylko angażować się na tyle mocno, by finalnie spędzić w tym świecie nawet 30 godzin, ale i lepiej rozumieć powagę zaistniałej sytuacji. W Ghostwire Tokyo można jednak grać nie przejmując się zbytnio główną linią fabularną i skupić na zgłębianiu lore podczas eksploracji. Co więcej, odnoszę wrażenie, że gra zachęca do tego mocniej niż do poznawania opowieści. Pomijając konieczność odblokowywania dostępu do kolejnych fragmentów dzielnicy, to niemal wszędzie są jakieś znajdki nawiązujące do okolicznego folkloru, wydarzeń czy nawet wierzeń. Zatem jeśli ciekawi was temat religijności Japończyków, a nie bardzo wiecie od czego zacząć, to Ghostwire Tokyo może stanowić niezły wstęp. Jednak dla mnie ciekawsze było myszkowanie w blokach, ponieważ wówczas atmosfera niepokoi niczym w rasowym survival horrorze, a główny antagonista bawi się naszą perspektywą, jakbyśmy wkroczyli do miasteczka Silent Hill. No i też nie ukrywam, że robiłem to po to, aby znów zobaczyć animację otwierania drzwi, która jest oczywistym hołdem dla serii Resident Evil i tym samym mojego dzieciństwa. Tak zachwycam się wykreowanym światem i tym, co skrywa, a jeszcze nie przeszedłem do właściwej rozgrywki. A to, co można robić w opuszczonym Tokio, jest prawdziwym motorem napędowym gry. Oczywiście z racji tego, że wszyscy mieszkańcy zniknęli, a Shibuya pokryła się mgłą, sporo rzeczy odblokowuje się wraz z naszym postępem w oczyszczaniu kolejnych bram Torii. A już nawet mały wycinek terenu potrafi mieć tyle do zaoferowania, że może przytłaczać. Na szczęście interfejs pozwala na wyłączenie misji pobocznych, które w danej chwili nas nie interesują. Warto również docenić, że kiedy już jesteśmy w odblokowanych przez nas świątyniach, możemy nie tylko odpocząć i przygotować się na kolejne akcje, ale także pomodlić się i poprosić o uzupełnienie sił witalnych albo o zwykłe duchowe wsparcie. To się nazywa wsparcie. Kiedy już wrócimy do miasta, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy się zająć oprócz wykonywania kolejnych mniej lub bardziej fabularnych zadań, jest wyłapywanie dusz do papierowych laleczek, aby potem umieścić je w budce telefonicznej i odesłać do swych ciał.
Dzięki temu zdobywamy punkty doświadczenia i walutę pozwalającą kupić na przykład strzały lub pokarm u kocich sprzedawców. A warto nie tylko głaskać, ale i dokarmić napotkane czworonogi, ponieważ w ramach wdzięczności są w stanie nakierować nas na miejsce, do którego powinniśmy się udać na potrzeby zadania lub odkopać kilka monet. Nie należy jednak poświęcać im przesadnie dużo uwagi, gdyż nasz kompan nie jest fanem zwierząt i będzie nam na to zwracał uwagę. Do tego jeszcze pies. Dajcie spokój. Zaraz. Pies martwi cię bardziej niż oni? Mnie? Gdzie tam? Nie jesteśmy w zoo. Tylko spójrz na tę uroczą mordkę. Urocza jak moja dupa. To kontrowersyjne, ale po wysłuchaniu śpiewów kocich sprzedawców rozumiem, dlaczego woli, abyśmy bardziej skupili się na poszukiwaniu cennych dla nich skarbów i co ważniejsze na głównych zadaniach. Eksploracja potrafi skutecznie kraść czas, lecz najważniejszą czynnością jest walka, a ta została solidnie rozbudowana, więc nie dziwi mnie to, że niemal wszystko co robimy, prędzej czy później doprowadza do prezentacji magicznych i bitewnych umiejętności. Mimo to, powtarzalność sidequestów przez dłuższy czas nie jest odczuwalna. U swych podstaw, creme de la creme tej gry składa się z ataków opartych na trzech żywiołach natury, którymi są ogień, woda i wiatr. Już same w sobie są na tyle inne, że niektórzy wrogowie nie reagują na ich efekty, dlatego trzeba żonglować tymi mocami, co niekiedy wywołuje w praktyce chaos i dokonywać ulepszeń w drzewku zdolności. To tam za zdobyte punkty doświadczenia możemy nie tylko uzyskać mocniejsze czary, ale także poszerzyć zapas koralików, będących tymczasowymi wzmocnieniami naszych umiejętności. Co prawda, teoretycznie drzewko rozwoju nie oferuje wielkiej swobody, ale za to daje poczucie faktycznego progresu, co można sprawdzić na przykład wtedy, kiedy natkniemy się na portal przenoszący nas na wypełnioną przeciwnikami arenę. Aczkolwiek nie potrafię zrozumieć, dlaczego Akito, mimo iż jest w stanie szybować w powietrzu, będąc na ziemi nie umie robić błyskawicznych uników. Warto też mieć na uwadze, że zaklęcia występują w ograniczonych ilościach, więc konieczne jest ich uzupełnianie poprzez niszczenie pobliskich przedmiotów, które zawierają sobie magiczną aurę, lub wydzieranie energii z demonicznych przeciwników. Ponadto magia jest także potrzebna do zdjęcia pieczęci z miejsc czy zjaw, co w praktyce oznacza, iż na panelu dotykowym pada musimy odwzorować pewien znak. Aczkolwiek gra pozwala, aby za sprawą jednego przytrzymania przycisku KK zrobił to za nas. Źródłem zepsucia są przeważnie trwałe ludzkie emocje. Podobnie jest podczas starć, ponieważ kiedy zadamy wystarczającą ilość obrażeń, to możemy synchronizować się z naszym współlokatorem i wyeliminować kilku przeciwników naraz. Zróbmy to! Jednak czasami protagonista bywa z nim rozdzielony i musi polegać wyłącznie na umiejętnym skradaniu i zdobytym podczas fabuły łuku. Wówczas przydatne są także talizmany, które Akito może kupić u kocich sprzedawców. Pozwalają one unieruchomić na chwilę wroga, odwrócić uwagę lub ułatwić odkrycie rdzenia jego mocy. Także summa summarum system walki zalicza się do tych easy to learn, hard to master i jest najbardziej satysfakcjonującym elementem tej produkcji. Trudno nazwać to walką. Im to powiedz, Akito. Ghostwire Tokyo to gra stworzona z myślą o nowej generacji konsol oraz mocnych PC-tach, co widać chociażby po implementacji kilku opcji wyświetlenia obrazu dostępnych także na PlayStation 5. Oprócz trybów jakości i wydajności, które posiadają swoje ograniczenia, możemy wybrać ich ulepszone wersje, modyfikujące pewne parametry, aby pogodzić jedno z drugim, likwidując przy tym limit wyświetlanych klatek. Przyznam, że to mnie trochę zaskoczyło, bo nie są to obecnie popularne rozwiązania. Jednak prawdopodobną przyczyną ich braku jest fakt, iż można zauważyć tzw. screen tearing, czyli rwący się obraz. Dlatego moim zdaniem lepiej wybrać którąś z klasycznych opcji, ale jeśli chcecie skorzystać z ulepszonych wariantów, to zalecałbym rozważyć tę z włączoną synchronizacją pionową, ponieważ dzięki temu nie tylko pozbędziecie się nieprzyjemnego dla oka efektu, ale i uzyskacie najbardziej stabilną liczbę FPS-ów, bo nawet standardowe tryby przy intensywniejszych starciach potrafią na kilka sekund odczuwalnie zgubić klatki. Aczkolwiek nie wpłynęło to na mój ogólny zachwyt klimatem wytwarzanym przez oprawę audiowizualną. Spora ilość efektów cząsteczkowych, gra światłem oraz odbiciami sprawiły, że nawet pomimo padającego niemal ciągle deszczu japońskich znaków, niejednokrotnie zatrzymywałem się, aby zrobić sobie selfie w trybie fotograficznym.
Jednak uważam, że te etapy w zamkniętych lokacjach są prawdziwym popisem deweloperów, ponieważ nie tylko starają się nas oczarować niesamowicie szczegółowymi pomieszczeniami, ale i przestraszyć poprzez charakterystyczne zakłócenia wizualne. Mimo to, nie mogę pozbyć się wrażenia, że w kwestii otwartego świata twórcy nie do końca podołali zadaniu i nawet nie próbują tego ukryć. Pomijając problemy techniczne, które prędzej czy później zostaną załatane i wykorzystanie starej sztuczki z głową, aby zaoszczędzić moc konsoli, podczas spaceru po mieście można zauważyć, iż umieszczając budynki w niektórych miejscach zastosowano metodę kopiuj i wklej. Co więcej, kiedy przyjrzymy się uważnie, zobaczymy, że ich wykonanie nie zawsze zachwyca, a odbicia, jeśli występują, są skromniejsze od tych znajdujących się w kałużach czy na maskach aut. Oczywiście można to usprawiedliwiać tym, że w japońskim podejściu do tworzenia gier grafika nie jest najważniejsza, ale w końcu mamy do czynienia z produkcją, która miała pokazać możliwości nowych konsol. Tymczasem są one najlepiej prezentowane poprzez wsparcie dla trójwymiarowego dźwięku i funkcji pada do PlayStation 5. Reaguje on na wszystko, co się dzieje w grze i zarówno spadające na nas krople, jak i wejście w obiecia mgły będą miały swoje odzwierciedlenie w wibracjach, a wszelkie dialogi dobiegną do nas zbudowanego głośnika. Jednak najlepiej grać na słuchawkach, ponieważ to pozwala w pełni zanurzyć się w klimacie bezludnego Tokio. Zamkniemy ten rozdział. Nie wierzę, że to mówię, ale Ghostwire Tokyo to bardzo ciekawy i dobry tytuł, mogący szykować się do roli czarnego konia w późniejszych plebiscytach. Co więcej, moim zdaniem jest to produkcja najbardziej przystępna do tego, aby wejść w świat azjatyckich gier. Martwi mnie jedynie krótki jak na tytuł z otwartym światem główny wątek, ale może po prostu odczułam niedosyt wynikający z zauroczenia i ze świadomości potencjału na powstanie fabularnych dodatków. Jednak nawet bez nich warto odwiedzić wymarłą stolicę Japonii.